Znajdujemy się w szkole podstawowej w Parzęczewie, gdzie właśnie trwa pierwszy klubowy turniej organizowany przez Szkołę Gimnastyki Artystycznej ArtLife. Czyli to już nie jest wasz pierwszy turniej? Nie. A czy towarzyszy wam jakiś duży stres przed występem? Zawsze. A czy na przykład jakbyście młodsze, to bardziej się stresowałyście, czy teraz? Zależy, jakie są zawody. Jak takie bardzo ważne, to wiadomo, stres jest większy. Czym jest w ogóle dla was gimnastyka? Pasją. No pasją. Jest to bardzo tylko tak. A co wam ona daje? No hobby. I wolny czas to na treningach się poświęca, więc zajmuje wolny czas po prostu. Czasami jest gorzej, czasami lepiej. A na przykład poznałyście jakieś nowe osoby? Tak, wszystkich. W ogóle ile razy w tygodniu trenujecie? 3 razy po 3 godziny. Plus są dodatkowe treningi. Czyli to już tak dużo czasu jest. Gimnastyka to jest dla was taki ciężki wysiłek, czy po prostu dobra zabawa? Ciężki wysiłek bardziej. Co jest dla was najtrudniejsze w treningach? Rozciąganie. Rozciąganie było straszne. Boli. Panie litości mają. Myślicie, że trzeba mieć jakieś specjalne cechy, charakteru, może jakieś predyspozycje, żeby ćwiczyć gimnastykę? Tak. Czego się życzy gimnastyczką? Że będzie dobrze. Że się nie stresowały. Ale to zazwyczaj nic nie daje. No, ale nawet jak ci się nie uda, to i tak będzie super. To życzymy wam właśnie wytrwałości, życia i występów bez stresu i powodzenia. Dziękujemy. Jak zaczęłyście trenować? Ja tańczyłam wcześniej, ale to po prostu tak moja przyjaciółka właśnie znalazła i poszłam na pierwszy trening.
Ty Natalka? Ja znalazłam w sumie, najpierw jeszcze ćwiczyłam balet i taniec współczesny, a później znalazłam ogłoszenie na Facebooku. Rozumiem, że to już nie jest wasz pierwszy turniej. A stresujecie się przed właśnie występami? Zawsze. Bardzo? A jakoś już lepiej niż na początku, czy cały czas tak samo? Wydaje mi się, że bardziej. Trochę tak, jak przybory. Właśnie, z jakim przyborem najbardziej lubicie ćwiczyć? Mam wrażenie, że chyba obręcz. A mi się wydaje, że ja zaskakuję. A ile czasu w tygodniu poświęcacie na treningi? A gimnastyka to jest dla was ciężki wysiłek, czy może dobra zabawa? Połączenie tego. Czym jest w ogóle dla was gimnastyka? Taką największą pasją i w sumie tak naprawdę częścią życia. Można się właśnie zająć. A co wam to nadaje? Co sprawia wam największą radość w treningach? Na pewno przyjaciółki, ale też zarówno atmosfera i Czy myślicie, że trzeba mieć jakieś specjalne cechy, może charakteru, jakieś predyspozycje do trenowania gimnastyki? Raczej nie, tylko trzeba mieć chęć. I czyli każdy tak naprawdę to jest dla każdego i każdy może sobie w tym poradzić. I takie pytanie myślę, że od nas jako redakcji. Czego się życzy gimnastyczkom? Powodzenia. No to my wam wszystkim życzymy szczęścia i powodzenia w dalszych treningach. Dziękuję. Czyli to już nie jest wasz pierwszy turniej? Nie. A przed występami się stresujecie? Bardzo, bardzo stresuję. A na przykład czy widzicie, że jak byłyście młodsze, to się bardziej stresowałyście, czy teraz się bardziej stresujecie? Chyba teraz. Tak, kiedy byłam młodsza, wracałam z uwagi, więc... Czym jest dla was w ogóle gimnastyka artystyczna? Tak, w tygodniu. A tak ciężko życzyć, jak się samemu to robi.
taki ciężki wysiłek, czy może po prostu dobra zabawa? Ciężki wysiłek. Tak, to jest ciężka, ale przynosi swój efekt. A co jest dla Was najtrudniejsze właśnie w treningach? Rozciąganie. A z jakim przyborem najbardziej lubicie trenować? Czy myślicie, że potrzebny są jakieś specjalne cechy charakteru, predyspozycje, żeby trenować, czy po prostu każdy może to robić? Tak, trzeba to robić zawziętym, żeby trzymać dzieci. A czego właśnie można życzyć gimnastyczkom przed występem? Nie wiem, żeby się stresować. To życzymy Wam, żebyście się nigdy nie stresowały, powodzenia i szczęścia w naszych treningach. Trenujecie gimnastykę? Od 2 lat? Tak, 2,5 lat, coś takiego. A jak zaczęła się Wasza przygoda właśnie z tym sportem? Na początku byłam mniejsza, no to się bałam, bo tam nie umiałam różnych na przykład figur, na przykład gwiazdy, o nie umiałam gwiazdy i się bardzo wstydziłam iść do ten, ale potem się przekonałam. No bo chciałam spróbować nową przygodę. Zachęciłaś siostrę do trenowania? Tak, znaczy ona bardzo znaczy chciała chodzić i ona zachęciła mnie. O, nauczyłam Alejkę gwiazdy i tego nie było. Czyli to już nie jest wasz pierwszy turniej? Nie. Ile w tygodniu poświęcacie czasu na treningi? 2 razy w tygodniu, po 2-3 godziny, zależy. A stresujecie się przed występami? Tak, ja więcej niż siostra. Zależy ile jest dziewczynek i jakie one są, jakby na jakim poziomie. A wy w jakiej jesteście kategorii? Zaawansowana. Tak, zaawansowana. Czym jest dla Was gimnastyka artystyczna? No, w sumie całym życiem. Cały czas poświęcam to. Czas i w ogóle też dużo poświęcałam czasu, rozciągam się w domu, cały czas prawie ćwiczymy, więc całe życie prawie że poświęcimy. A co Wam ona daje? Sukcesy. Tak, sukcesy, radość, no ze swoich sukcesów i tak dalej. Co jest dla Was najtrudniejsze w tym sporcie? Nowe figury na pewno. No, taniec z przyborami to też na pewno. I tak. Ale z każdym rokiem jest coraz lepiej, więc tak. A z jakimi przyborami najbardziej lubicie ćwiczyć? Z obręczem. Z obręczem. Gimnastyka to jest dla Was ciężki wysiłek, czy może po prostu dobra zabawa? Dobra zabawa, tak, dobra zabawa. Czasami jest ciężko, ale ja się z tego cieszę i to jest dobra zabawa. Co najbardziej sprawia Wam radość w trenowaniu? Co Was przyciąga do tego sportu?
nowe układy na przykład, albo jak z dnia na dzień dowiadujemy się, że będziemy mieć nowy układ, nową muzykę, albo nowy przybór. To jest bardzo fajne. Czy myślicie, że potrzebne są jakieś specjalne cechy charakteru, może jakieś predyspozycje, żeby trenować, czy to jest dla każdego? To jest dla każdego, po prostu trzeba ćwiczyć. Trzeba poświęcić trochę czasu, cierpliwość, trochę w domu. No wiadomo, niektórzy są w starszych klasach, czasami mają więcej nauki, no to też odpuszczają, ale ja staram się wszystko organizować, żeby miała czas jak najwięcej. A czego można życzyć gimnastyczkom? Powodzenia, przez występami, sukcesu. No, jak najwięcej przygód z tą gimnastyką. W takim razie życzymy Wam właśnie tych przygód, wielu sukcesów i powodzenia w następnych występach. Dziękuję bardzo. Od jak dawna trenujecie gimnastykę? Ja też rok. To jest wasz pierwszy turniej? Mój trzeci. Mój czwarty. A stresujecie się przed występami? Tak. Ja przed pierwszym się wstydziłam. Ile czasu w tygodniu trenujecie? Półtorej godziny? Raz w tygodniu. Nie, dwa razy. Dwa razy w tygodniu, półtorej godziny. Ale jak zbliżają się zawody, to w poniedziałek, środę i sobotę. Czym jest dla Was gimnastyka artystyczna? Sportem. Lubicie to robić? Tak. Czyli to jest Wasza pasja taka? Tak. A co jest dla Was najtrudniejsze w gimnastyce? Różne równowagi i z przyborami. Tak. Co Wam sprawia największą radość w trenowaniu? Mi gwiazda. Gwiazda jest taka na rękach i szpagaty. U mnie tak samo. Ale nie, tylko że jeden szpagat. A co jest właśnie dla Was najtrudniejsze na treningach? Czego nie lubicie robić? Szpagatów w powietrzu i na drabinkach. Ja nie lubię na drabinkach, ani tego szpagatu. Nie. Myślicie, że potrzebne są dziewczynkom jakieś specjalne cechy charakteru, żeby trenować? Tak. Jakim trzeba być, żeby trenować gimnastykę? Uśmiechniętym i wesołym. Coś jeszcze? A takie treningi to jest dla Was ciężki wysiłek, czy może dobra zabawa? Ciężki i dla mnie jest ciężki i wesoły. Czyli też się dobrze bawicie. Tak. Jak myślicie, czego się życzy gimnastyczkom przed występami? Żeby wygrać. To my, jako redakcja Młode Pary, życzymy Wam, żebyście zawsze wygrywały wszystkie zawody. I powodzenia, wytrwałości w dalszych treningach.